Witam was bardzo serdecznie. Podchodzę już do tej gry drugi raz teraz, bo coś się zwaliło. O! Gra. Dobra, wszystko działa. Więc tam co masz jest po raz drugi. O co chodzi w tej grze? Budujesz sobie więzienie, jesteś naczelnikiem, sprowadzają ci więźniów, budujesz dla nich więzienie, domki, co tam chcesz. Czy na moment może nie wiem, dla nich wioskę śmierci zbudować coś, ale my przechodzimy dalej, co nie? Uruchom, dobra. Teraz, dobra, możemy przejść dalej. My sobie zaczniemy kampanię. Już to zaczynałem. Ale zaraz. Stój. Opcje. Dźwięk. Trochę ta. Chyba taka głośność będzie dobra. Kampanię sobie zaczniemy, wyrok śmierci. Introversion mówię. A to ten, jak to? Nie po... O kurwa, te cofanie są niektóre takie znane twarze. Nie pamiętam. Montgomery? Budują więzienie jeszcze. Gdyby tak w Polsce budowano wszystko, no to normalnie by większość miast powstała, nie wiem, w tydzień. Brygadzista, dyrektor, naczelnik. Pearson Architect. Malutkie te więzienie. Już koniec? Dzwonią do mnie. Przed nami nie lada wyzwanie. Jakie? W placówce przebywa więzień skazany na... skazany Ann. Śmierć za podwójne morderstwo. Zlecono nam budowę komory egzekucyjnej na cześć tego szczęśliwca. Ja ci pitole. Nie mów, że obok spacerniaka. Jeszcze takie miejsce. Komory należy zbudować w tym miejscu, ale czemu akurat w tym miejscu? A może ja chcę gdzie indziej zbudować? No, ja bym zbudował gdzie indziej. To jest takie niemiłe miejsce. Pierwszy krok w takim przedsięwzięciu to wzniesienie budynku, który pomieści komorę egzekucyjną i pomieszczenie tymczasowe. Zabierzemy się do roboty, wznieść nowy budynek w tym miejscu. Ale czemu w tym miejscu? Może ja chcę gdzie indziej? Potrzebujemy również nowego wejścia do placówki egzekucyjnej. Umieść duże drzwi więzienne w podwójnej ścianie. Podwójnej? Dobra, budujemy betonowy cegieł, tu zbudujemy, jebać to. I ta drzwia. Zamknij tam, chuju jebany. Czego chcesz? Chyba jebany chuju. Zabudował odpowiednią. Odpowiadają robotnicy. No wiem! Wezmą stali beton z tego pomieszczenia na magazynową i zbiorą je na plac budowy. No widzę! Użyj tych materiałów do budowy fundamentów i szkieletu nowego budynku. Nigdy bym się nie domyślił. Te czynności trwają najdłużej. Budowę należy zawsze planować z odpowiednim wyprzedzeniem. Tymczasem rozejmę się. Użyj klawisłów SAD, aby lub strzałek, aby poruszać się. Oraz rolki myszki, aby przybliżyć, oddalić obraz. No. Już. Fajnie się bawisz? Dobra. Drzewo. Gdzie nasz szczęśliwiec? Kurwa, tu powinien iść. Zaspierdala! W budynku należy umieścić pomieszczenie tymczasowej komery.
Do rozdzielania pomieszczeń użyj ścian ceglanych. No fajnie, wiem. Gdzie? A tu. Bama, bama. Break wall! Taka nie jest przetłumaczona na serio, tak jak tamta. To mamy dwie gry prawie nieprzetłumaczone w ogóle. Gdzie? A tu nasz szczęściarz. Pan Janusz. I pan ktoś. Budować! Robole jebany. Kurwa. No już zaznaczyłem. Budować, budować szybko, szybko. A, to prawda. Tu ja. Tu ja. A, tu ja. Coś zjebałem chyba. Nie. Już koniec, koniec. Gdzie ja tu? Teraz umieścimy w działach duże drzwi więzienne. Możesz obracać się przez jego umieszczeniem, klejąc środkowy przycisk myszy lub przyciskając klawisz R. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale tak ogólnie ja wciskałem zamiast 3F3, kurwa. Fajnie. No, no, dobra. A, dobra, naciskając. Koniec. A czemu nie mogę Q użyć? Zawsze w każdej grze się używa Q albo E do obracania. Jest głupie. Szybciej, robole jebane. Montuj to. Szybciej, szybciej, szybciej! Jedzie, teraz musimy wyznaczyć pomieszczenia. Wyznać niewielką celę dla więźnia, następnie wyznać samą komorę egzekucyjną o większej jej powierzchni. Wiesz, nigdy bym tego się nie domyślił, gdybyś mi tego nie powiedział. Już. Git! Pasi! Aby nowe pomieszczenia były gotowe do użytku, należy spełnić kosiny kryteria. Świata, tak, kurwa, ja bym jemu tam dał, nie wiem, nic. Cel musi mieć łóżko i toaletę. Komara egzekucyjna wymaga krzesła elektrycznego. A my tu mu walniemy, co? Toaleta. No kurwa, czemu nie? Dobra, elki będę używał. To łóżko. Co było tu jeszcze mu dać? O, masz telewizor. Masz telewizor. Jeszcze co masz? Co będziesz miał jeszcze? Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Zaraz. Masz książkę na półki. Ej, jo, ja cię pierdolę, książki na półki. Półkę na książki. Co jeszcze by ci tu dać? O, masz. Nie, krzesła, po co mu krzesła tam? Co jeszcze by mu tu dać? A to jest pytanie. Telewizor ma. Masz kanapę jeszcze, o. Ale burżuazja, kurwa. Przy kiblu, o. Teraz mu załatwicie to wszystko. Czekam. Zaraz krzesło damy. Patrzcie, normalnie. Toaleta. Niespełnione. Spełnione! Jak niespełnione? Szybko. Ja czekam na fotel. Bez fotela nie ruszę. Fotel. Czekam. Na fotel czekam. Ludzie. Fotel! Ruchy. O, już, dobra. No to mogę dalej grać. Wymagania zostały spełnione już. Ja też wasze wymagania spełniłem. Ruchy! Kto zamontuje krzesło elektryczne? Znaczy, to nie jest krzesło elektryczne, to jest nowoczesne krzesło do masażu rąk, nadgarstków, zobaczcie, i głowy. Oczywiście wszystko jest legalnie.
robione. Szybciej, kurwa, na trzy ustawiony. Oj, tak wolno to się robi. Już. Dobra. Co dzwonisz? Co dzwonisz? Ja nie odbieram. Nie odbieram, nie. Po co? Ja tu se gram normalnie. Dobra, zmusiłeś mnie, nie. Podstawę mamy za sobą. Jest jeszcze kilka spalni, które możemy wchodzić. Nie są one jednak obowiązkowe. Sam zdecyduj, wszystko zależy od tego, jak bardzo troszczysz się o więźniów oraz ich środowisko. No patrz, kurde, telewizor ma półkę, kibel i jeszcze fotel naprzeciwko wyjścia. No. No jest półka, co można zwrócić o okno i na zewnątrz i małą półkę na książki. To półka na książki jest już. Placówka wyglądałaby lepiej z posadzką wyższego standardu, na przykład z paneli drewnianych lub mozaiki, ale tu prąd będzie się lał, więc drewno może się łatwo zapalić. Na zewnątrz można dodać oświetlenie chodniki, jeśli uważasz, że jest potrzebny. Nie! Szybciej, szybciej. Dobra, za co tam jesteś? Szybciej. Oto gwiazda programu Edward Ramsley. Wiesz lub nie, ale był kiedyś nauczycielem. No widać, pan Janusz. To znaczy, zasłużył na swój los. Nie powinno nas interesować. Zdecydował o tym system sprawiedliwości. My wykonujemy tylko swoją pracę. Jeny, kurna, ja cię pitole. Coś tam przyszło? Nie. Gdy uznasz, że placówka jest gotowa, możesz przenieść więźnia do nowej celi. Kliknij zdjęcie w jego celi, aby zlecić przeniesienie. No, patrz, zmuszają mnie normalnie, żeby to zrobić. Ale jebać, to nie będzie miało okna. Gdzie wszyscy? Gdzie wszyscy wie? W nocy? Kurwa. Dobra. Ale to jest nieprawdziwe zdjęcie. Nie współczuj mu. Zabił z zimną krwią. Jest winny jak nic. A Schwarzenegger taki normalnie. No gdzie zbliżacie się na pana Janusza? Sam się przyznał. Chcesz usłyszeć opis jego czynów? Nie. To niezła historia. Było około 11. A, dobra. Światła były zapalone. Widziałem, że jest w domu. Jak widziałeś to, co ty mieszkałeś koło niego, kurwa? Ja cię pierdolę. Przerażasz mnie, koleś. Mieszkałeś koło więźnia? A to jest fajne, kurwa. To jest najbardziej zajebisty dom na świecie. Dobra. To nie, to nie przypomina więzienia, nie? Co ty? Widziałem, że złapię was tutaj. Nie, panie Januszu! Jest pan spostrzegawczy. Edward, ja tylko chciałem się z nim przespać! Nie mów nic, po prostu milcz. Milcz i rób milo. Nie. Co zrobisz? No dałeś się, mam broń, debilk. Kurwa, to jest tak śmieszne, bo tutaj ona się pyta, co zrobisz, gdy on trzyma broń skierowaną w jej głowę. On nie chce nic zrobić.
On nie chce strzelić, co ty? I w oko strzelił! I też! Ja bym zrobił podobnie. Możliwe. Co on teraz robi? Patrzcie! On w ogóle. Jak ona mogła z nim się przespać? On w ogóle penisa nie ma, patrzcie! Ona zakrywa. No to chyba powinno trochę coś wystawać. Tutaj zakrywa i nic nie widać. Ja cię pierdolę. Chyba jak z takim facetem. Ona mogła się przespać. Jadę, która w ogóle penisa nie ma. Albo. Dlatego, że strzelił, to mu aktualnie się zmniejszył. Moim zdaniem nie ma o czym dyskutować. Zasługuje na każdy. Zasługuje na każdego wolta, który go przeszyjemy? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, dalej. Każdy zasługuje na wybaczenie, nawet on. Czy jesteś gotowy wybaczyć, wydać ostateczny wyrok? Jest. Przyłapanie żony z innym facetem to żadna wymówka. Jak to nie? Przyłapał ją! Zresztą wszedł tam ze splułą, wiedząc, że zostanie ich razem. To podwójne morderstwo z premedytacją. No, fajne morderstwo. Ja bym zrobił podobnie. Takich kobiet nie powinno się szanować. To dziwki, po prostu. Od początku do końca współpracował z policją. Lokalne władze robią z niego przykład. Ale jaki? Że zabił kochanka i żonę? Ja bym miał bez takiego czeka przykład, ale może dlatego, że się przyznał od razu. Gdyby popełnił przestępstwo 100 km na północ, dostałby do żywocie, gdzie tu sprawiedliwość. Proste, bo 100 km dalej jest granica. Tak. Chcesz puścić takiego człowieka wolno? Będę spał spokojnie, wiedząc, że jest martwy, ale zawsze może wstać. No jeśli nie dostanie odpowiedniej dawki, no to może wstać. Ale on normalnie jaką burżuazję ma. Czego chcesz? Czego znowu? Światełko. A czemu tylko tu świeci, a tu? Tu te. A, dobra. Co chcę? Dobra robota. Ale nie ma prądu. Mamy jednak mały problem. Komora egzekucyjna nie jest sprawna, ponieważ nie ma dostępu do prądu. Musimy doprowadzić do niej prąd. O, co ty pierdolisz? Myślałem, że tam jest prąd. Oglądamy teraz więzienie w trybie media, które pokazuje instalację elektryczną więzienia. Każdy budynek placówki jest podłączony do sieci elektrycznej za pomocą tych grubych podziemnych przewodów. No i co? Prąd jest dostarczany przez tę podstację, która pobiera prąd z głównej sieci elektrycznej. Fajnie. To jeszcze dużo będziemy mieli czasu, żeby coś zrobić. Jak widzisz, cały blok więzienny jest pozbawiony prądu. Wszystkie światła są wyłączone. Czemu? Aby rozwiązać ten problem, musimy włączyć tryb media i sprawdzić, czemu oświetlenie jest pozbawione prądu. Bo... kabel jest tylko podprowadzony dotąd. Najbliższe przewody elektryczne mają się zbyt daleko. Nasi technicy nie mogą dokonać przyłącza. Przeciągnąć przydaje się bliżej, aby objąć ten blok więzienny. Coś fajnie. No. Już. Jest git. Patrz. Patrz, 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 patrz. Ej. Czemu ja tutaj nie mogę poprawić?
Patrzcie, jaki cheater jestem. Ho, ho, ho. Patrzcie. Ha, ha, ha. Od razu podłączyłem tutaj i będę musiał się pierdolić z tym. Co to? Instalacja przewód elektryczny. No, gdzie blokujecie drzwi? Szybko. Budować. Budować szybko. La, la, la. Szybko, szybko. No szybciej, kurwa. No. Czy tu? Szybko. Nie odbiorę! Dopóki tu nie wstawicie, no. Szybko. Prąd podłącz. Szybko, szybko, szybko. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Do, jeszcze do, kurwa. No serio. Inny koleś mi chyba przyszedł podłączyć to. Dziękuję. Teraz mogę odebrać. Nie tylko oświetlenie wymaga prądu, to samo tyczy się nowego krzesła elektrycznego. Użyj przewód elektryczny, aby podłączyć placówkę egzekucyjną do sieci elektrycznej. Już to zrobiłem! Kolor elektryczny jest specjalnym urządzeniem elektrycznym wymagającym własnej linii elektrycznej. Musi podłączyć się bezpośrednio do sieci elektrycznej. Już to zrobiłem! Ho, ho, jaki szybki jestem! To prawie koniec, powinniśmy przynajmniej raz przetestować nową komorę egzekucyjną. Włącz ją na kilka sekund, żeby upewnić się, że wszystko działa. No i co? Nic. Fajnie. Dodatkowe problemy. Coś jest nie tak. Wygląda na to, że pobraliśmy zbyt dużo mocy, przepalając bezpiecznik w stacji elektrycznej, więc pogrążyło się w ciemności. Potrzebujemy więcej mocy, aby wstrzymać obciążenie krzesła elektrycznego. Szybciej. No i first we need to turn the power back on. W tym miejscu musisz. Celu musisz. Fajnie. Początek jest po angielsku, a reszta jest po polsku. Włącz stację elektryczną, klikając na nią i wybierając opcję włącz wyświetlone menu. Zbudować 3 dodatkowe kondensatory, aby osiągnąć moc niezbędną do obsługi krzesła elektrycznego. Dobra. Gdy wykonasz tę czynność, ponownie przetestuj krzesło elektryczne, klikając na nie i wybierając opcję włącz w menu. Dziękuję, że to koniec. Już. Koniec. Zbudowałem. Włącz. Może zbudujecie to tak? Na 3, kurwa, ustaw. Jedzie coś? Jedzie pociąg daleka. Jedzie pociąg daleka. Już. Szybciej, kurwa. Nie mam całego dnia na to, żebyś. Szybko, jeszcze 2 kondensatory. Ruchy. No, to kondensatory. Szybko, szybko. No. I teraz włącz. Włącz, włącz to. Koniec! Dzwoń do mnie, no. Świetnie, to chyba już wszystko. Tutaj kończy się nasza odpowiedzialność. Wykonaliśmy robotę profesjonalnie, a to ważne w naszej branży. Starają się nie myśleć o dalszym przebiegu. O, to trochę dziwne. O, to dobra, wygląda tutaj. Tu wygląda jak Jezus, ale tutaj wygląda jak człowiek przybity. Dosłownie. To tak to wygląda. Ej, no serio, ksiądz wiedział o tym wszystkim. Ej, patrzcie, widzicie? Widzicie rysunek? Rysunek tutaj jest. Twórców. Ale. Ej, no to ksiądz wiedział o tym wszystkim. Mogę w czymś pomóc? A tu inny już ksiądz jest. Szukasz wybaczenia?
Nie wiem, muszę coś zrobić, nie mogę żyć z rzeczami, które zrobiłem. Musisz przyznać się do winy, nie możesz uciec przed konsekwencjami swoich czynów. Nie zaznasz spokoju, dopóki nie stawisz czoła coś. Chcę wrócić, chcę wybaczyć jej, chcę, aby ona wybaczyła mi. No, fajnie. Nieżywa. Nieważne, co zrobiłeś, Bóg wybaczy ci, jeśli tylko go o to poprosisz. Musisz jednak odpowiedzieć za swoje czyny w świetle prawa, nie ma innego sposobu. Możemy dalej? Ale tu nie ma kajdanka, tu ma! Co? Postąpiłeś słusznie, nawet jeśli ten świat nie jest gotów ci przebaczyć. Wkrótce będziesz z Bogiem, to On ciebie osądzi. A, on sobie siada oczywiście. Szybko, szybko na egzekucję. Kurwa, to tak długo trwa. Dobra, księżolku. Jeśli chcesz tam z nim posiedzieć, to możesz go złapać za rękę, jak się odpali. Się mu zapalał. Włosy. Fajnie, krzesło elektryczne wygląda. Szybko siadaj na to krzesło. A tak z kajdankami? Fajnie. Nie czepiam się z kajdankami, żeby... Nieważne. No. Ooo, kurwa. Ale on tu powinien mieć tego, jak to? Edward, teraz zostałeś uznany za winnego 2 zabójstw pierwszego stopnia. Ej, za pierwszego stopnia jest skazywany. To 3 stopnia to rozumiem, że skazywane, ale 1 to dziwne trochę. Karol, za to co... A, jest śmierć. Czy masz coś do powiedzenia? Susan? Przykro mi. To dobry. Kurwa, ja cię pierdolę. Tak, Susan, przykro mi. No. Się będzie działo. Czarny ekran. Halo. Ktoś jest po drugiej stronie? Palermo, rozdział tych. What? W jednym z naszych innych obiektów wybuchł kryzys. Ktoś podpalił kuchenkę więzienną. Priorytetem jest... Nie ma takiej opcji. My sobie tworzymy nowe więzienie, tak. Będziemy... facetem. Więcej więzienia nie będziemy robić. I kto będzie? Działacz. Działacz ma wpływ znajomych i dba o to, aby otrzymać łatwych do kontrolowania więźniów. Obniża o połowę szansę otrzymania więźniów, którzy są agresywni, niebezpieczni, gwałtowni, śmiertelnie groźni lub zapaleni w boju. Rati. Rati to względem naczelnik, który wzbudza strach u wszystkich więźniów i słynie rządzenia żelazną ręką. Plotki jakby no siła ze sobą bat mogą być przesadzone. Mierza położono wstania więźniów u celach stotki
Coś tam, dobra, twierdzi, że był z APR-em podczas wojny, nigdy nie mówił w jakiej wojnie konkretnie, ale nie da się ukryć, że wiele wszystko na temat kopania tuneli. Psy stróżące mają 50% na... Dobra. Poskramiacz ma niezwykły talent, potrafi uspokoić nawet najbardziej agresywnych osobników. Sam jego obecność w pomieszczeniu nie wystarczy, aby podporządkować więźniów. Kreatą samą więźniów i obniżę połowę. Również będę nie. Ta główna strata ma wprost nieskazitelną reputację. Nie stroni jednak od transakcji na pograniczu prawej i kompet. Otrzymuje mały procent dochodów od sprzedaży wykrytej kontrabandy. Więzienie, u których znaleziono kontrabandę, otrzymał grzynę potrafiącą bezpośrednio z nich oszczędnościami. Potrącono, Adam. W ten razy poukładany człowiek na świecie. Całe jego życie obraca się wokół pracy. Ludzie mówią na niego po prostu naczelnik. Obniżał połowę szansę otrzymania więźniów. Pana Grubaska czy to? To zwykle ja sobie naczelnika wybierzemy. Mgła wojny. Czy było trudno? Generuj lasy. Generuj jeziora, nie. Generuj budynki. Warunki porażki. Gangi. Włączyć zadania specjalne u... Rozmaicą rozgrywką, zwiększają trudność gry i dodaje elementy przewidywalności. Prawdziwy tryb piasku. To jeszcze to może. Budynki na twojej ziemi będą zrujnowane. Budynki możesz wykorzystać je w wiele. Średni sobie wybierzemy. Odtwarzaj. Dobra, stój. I teraz zaczyna się zabawa, co nie? Tu sobie jadę robole. Ale tak. Pierwsze co trzeba zrobić. Bo tu są ceglana ściana, a tutaj to jest budynek ceglany. Budynek, a nam na razie budynek nie jest potrzebny. Ceglana ściana, betonowa ściana, ściana ogrodzenia. Jakby to zrobić? Co nie, gdzieś tak chyba to się zrobi. Stój, nie buduj się jeszcze. Dobra. I tak. Nic nie widzę. Nie.
Ale tak. O, to. Ale tak, tu będzie pokój. Taki ten pierwszy, co nie? A tu będą. Za. Nie. Nie ma. I tu postawimy. Co tutaj tak postawimy? Zaraz. Jakie tutaj drzwi? Drzwi z latki. Drzwi więzienne. A podwójne drzwi więzienne? Duże drzwi więzienne. Te duże drzwi więzienne tutaj postawimy. Zablokowano? Tylicie te drzewa zasłane. Do trzech, może przyspieszymy. Nawet nie wiecie, może co ja robię tutaj, co nie? Ale musimy do jutra zbudować więzienie. Bo jutro przychodzą więźniowie już. To my sobie tutaj zobaczymy. Pomieszczenie tymczasowe. To jak musi się najpierw zbudować. Stołówka dostawy, magazyn, biuro. 4 na 4. 4 na 4. Potrzebuje biuro, tak? Na chwilę zatrzymamy. 4 na 4 potrzebuje biuro. Z 2, 3, 4. 5. Raz, 2, 3, 4. Tak? Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. 4 na 4. I tutaj będzie tak. Z 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak będzie, o. Dobrze. Fajnie. Na początku będą. Tak zawsze robię. I tu jakie drzwi będą od razu? Drzwi dla personelu. Personelu. Szybko, szybko budować. A i tak przy okazji to. A dobra, zaraz się zbuduje. Wszystko po kolei. Tak przy okazji, to tam masz na dole, co nie, linki fajne takie. Bo jeśli powiedzmy ciebie denerwuje mój głos, czy jestem w stylu, to możesz w ten link wejść i jakby ja kupię za to. Na przykład mikrofon nowy. To wiesz, możesz wejść. A mam chybę, kurwa, już. Od tego gadania. A tak biuro. Tu będzie biuro. A tu będzie. Zaraz, gdzie ten jest? Pomieszczenie tymczasowe. Pomieszczenie tymczasowe będzie takie duże. Z niewiadomych przyczyn. Tak po prostu. Kaplica transport. Recepcja? Co to jest? Pierwsze miejsce dla każdego są. Rani nowo przybyli więźniowie. O, w ogóle tutaj jest recepcja gdzieś? Zwolnienia w około twoi więźniowie mają prawo do zwolnienia wankę po odbyciu 55. A, fajnie.
Ile? O ja. Czekajcie, bo ja tu mam pomysł. Tu nie będzie, jak powiedzmy. Co? O, dobrze. Tu nie będzie, jakby powiedzmy, czego. Tu nie będzie tych dla więźniów, co nie miejsca, tylko coś innego. Bo ja mam tutaj i elektryczność. Tyle na tyle wystarczy. Tu, zaraz się zaznaczę. Ale elektryczność chyba tylko potrzebuje saw albo coś. No to ja. To tak właściwie mogę zbudować. W ogóle nie rozumiecie, co teraz ja robię, co nie? Ale wszystko mam pod kontrolą. Bardzo ładną. To tak, tu będzie zbudowany. Budyneczek. Następny. Tutaj się wydaje, że to jest trudne trochę do ogarnięcia, ale tak naprawdę nie. A tak a propos. Stój. Nasz naczelnik. Szafa na akta, krzesło i biurko. Szafa na biurko. Dobrze, w ogóle to biurko jest postawione? Co? Ta jest dobrze. Krzesło. I ten nadkta, co nie? I wszystko jest. Musimy szybko wszystko budować. What? Ej, panie. Panie Janie. To miało być oddzielne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. A to tutaj musi być. Ile tutaj będzie? 6. Szybko. 6. To jest 7. To chyba tu będzie, co nie? Za, tutaj da się znaczyć coś takiego jak pomieszczenia tymczasowej izolatka. A wymagania pomieszczenia zamknięte, otoczenie ściany i drzwi. Nie wiem, co to jest w ogóle. A to chyba dla personelu, co nie do spania. Łazienka, odpad. Chyba nie da się zaznaczyć. Tu będzie też właśnie. Tylko drzwi dla personelu. I tu będzie co? Będzie to. I będzie to. Wszystko jest pod dużą, największą i największą kontrolą. Tylko niech się najpierw zbuduje. No. A ja mogę tak to poprowadzić? Mogę. Ale w ogóle. A, dobra, no to potem, co nie. Fajnie.
To teraz tylko do tego kondensatora od razu. Żeby nie było przypału, jak coś. Łącz prąda przy każdym podłączonym kablu, kliknij pewnie przyciska, wyłączyć, włączyć. O, fajnie. Ta ławka. Nasze funcio tu będzie. Zwykły. Drzwi dla personelu, czemu one otwarte są? Nie wiem właśnie. Jeszcze. O, za, ale to jest taki fajny brama, tak? Eka. Brama chyba to się nie przyda. Duże okno. Czo. Co to jest? Podwójne łóżko? Ej, na serio, no? A, no to wiem, o co tam tu chodzi. Tam to jest, że podwójnie mogą mieszkać sobie. Okna nie dałem przecież, kurwa, co ty. Jak to będzie działało w ogóle? Ciekawie. Jedzie. My w ogóle nie zaczęliśmy robić cel, co nie? Cela musi mieć chyba 3 na 3 albo 2 na 3, coś w tym stylu. A. W ogóle jak to działa? Chyba. Brama zamknięte. Zwykły. I musimy sobie zatrudnić strażnika. Lepiej dwóch jak na razie. O, prawda, przecież po co to jeszcze jest? Nie mamy, szkoda. Dyrektor. Rany bezpieczeństwo. To jak? Co? Gdzie? Gdzie? Jak bezpieczeństwo? A co tu jest planowanie? Służby ratunkowe? Jak to? Niby. Nie wiem kompletnie jak to właśnie może być. Czeka. Będą główne. Biuro. Klasyfikacja więzienia. Biurokracja, o, jest. In projects, psycholog, jeszcze finanse. Prawnik. Może finanse, ale nie, na razie nie. Jeszcze mam trochę czasu. Może się zacząć planowaniem więzienia. Trzeba. A to właściwie. Po co tu jest? To ja źle zjebałem. Nie wyrzuć, ale zdemontuj. Zdemontuj. Bo to tu ma być, patrz. Panie, kurwa, zjebałem to normalnie. Przecież to tu powinno być, co nie? Tu drzwi dla personelu. Tak, walniemy. O. Zabudujcie. Zjebałem to. I to bardzo nawet. Co?
Co to jest? Zobaczmy. Ławka. To chyba stonota? Tak. Tak, i co tu jeszcze? Kibelek. O, tak ładnie będzie. Tyle chyba, co nie? Tak. Szybciutko tutaj. Co tutaj mieliśmy zrobić? Nie wiem. Czy tutaj nie jest wszystko zrobione? Zabędzie. 9 godzin. Uff. Follow, wsiadać. Fajnie. Pień. Zamknięte. Te zwykłe. Zamknięte! Dawaj. Te muszę. Zwykły i te zwykły. No, jest idealnie. Jeszcze trochę czasu nam zostało. Dokładnie 7 godzin. Planowanie. Ściany. Czy tu będzie, co nie? I tak. Tak, i tu może będzie tak, spacerniak. Ile na ile? Ścieżka. Za. Spacerniak tutaj będzie. W takim kultowym miejscu. Ściany, albo najpierw ścieżka. Raz, 4, 5, 20 metrów, żeby mieli. Cztery w to, cztery w to. Gdzie tu są, to jest. Ogólnie wy na pewno nadal nie wiecie, o co ja robię, co nie. Tu będą drzwi dla personelu, tylko. Planuję wszystko. Fajnie, ładnie. Ale tak właśnie. Jak będzie wyglądał spacer? Jak właśnie? Snajpera wyjęcia ta. To spacerniak, co nie? Będzie tutaj właśnie. Spacerniak, ile? 4. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. A tak. Raz, cztery. Cztery.
Co tutaj tak ogólnie powinno być? 5 na 5. Minimalny. Niespełniony. A za, tutaj jest spacer, coś takiego jak spacerniak w ogóle? To dziedzinie, co to? O co kaman? Nie wiem właśnie. Gdzie tu jest? Ogrodzenie. Ogrodzenie damy to. Ciekawe nawet. Bo się dzieją rzeczy już. Ale za chwilę będziemy musieli kończyć. O tak właśnie. To jest ciekawa taka seria. Nie wiem po co w ogóle. Fajna giera, co nie. No, zniszczę zaschane drzewo. Co to? Co to jest? Z drzewa, tak? Co to? Bo ja wiem. Ale tak, tu powinny być drzwi. Nie te małe. Te drzwi. Dobra, ta. Ale co tu? No, jo. Git. I cela, ile powinna mieć w ogóle? Cela. 2 na 3. To jak? 2 na 3. A, że co nie? To jak? 2 i 3 w górę, ta? Ta. To tu będą cele się znajdować. Budujemy sobie cele. Właściwie tak się na pewno zastanawiasz, jak ta gra w ogóle poszła na moim komputerze. Też nie wiem jak poszła, ale nieważne. 2. A patrz jakie tutaj buty są. Tak, to trzeba. Na 4. 3 i na 2. Tak. I raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Ło! I tak. Cztery. Coś zwaliłem. Wiedziałem. Trzy. Git będzie. Co tu się dzieje? No. Jest fajnie. Cztery cele będą jak na razie. Wystarczy to chyba. Ceglany budynek. I tu będą drzwi zwykłe.
wiem, co to się tworzą, rzeczy jakieś dziwne. No zaraz, tak dojdą więźnie, co nie, i kończymy właściwie ten odcinek. Co nie? Więźni dojdą i kończymy. Centralnie, normalnie. Teraz nie będę zatrzymywał nic ani nic, co nie. Cicho tam. Cicho! Telefon. No. I tak, więźnie dojdą i kończymy właśnie. Tylko jak więźnie dojdą właśnie. Tak. Wymaga miejsca. Wejścia. A, dobra. To poczekaj. Wejścia w Magata? Tak. To gdzie te wejścia? Strony tutaj. Tu? Tu, dawaj. Git, git. Pasi, pasi. Dobra, 2 godziny. Czekamy, aż więźniowie przyjdą. Zostaną przeniesieni do swoich cel. Nie wiem, ile ich będzie. O co chodzi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiu? Zwykły region, minimalny region. No to wszyscy na razie będą. Wszyscy tu będą mieszkać. A tak. Nie, tak. Tutaj niech przyjadą. Raz, dwa, cztery. Prze? Źle. Tak. Ilu? 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Osiem. Więźniowie tutaj dojadą, mówię. Jak tutaj dojadą, są zapakowani do swoich cel. Właśnie. Są zapakowani do swoich cel. I tak, co cela potrzebuje? Łóżko i toaleta. Tyle tylko. Co nie? Co potrzebuje? Łóżko i toaleta, ta? Łóżko. Łóżko i toaleta. Nie. Tak będzie ustawiona toaleta.
Dobrze. Gdzie te drzwi są zasłane? Pewno się zastanawiasz, czemu nie kończy odcinka, a dlatego, bo coś trzeba zrobić. Oni są w pokoju tymczasowym nadal. Wcale nie ma dostępu do żadnej stołówki więziennej. Więźniowie z tej celi nie będą mogli gdzie mieli gdzie jeść. Będą mieli gdzie jeść. A to tak, tu dotrą do tych cel swoich. Chodź tu. Chodź tu. No. Waj. Wojenny, jeszcze to na sobie trzeba zaznaczyć, ceglany. Jak wystarczy na tych świadków? Czemu brak wystarczających środków? Zadania transport więźniowy. Kasy mi muszą dostarczyć, bo będzie źle. Już trochę minut gramy więcej, a tu nic nie szkodzi. Kurwa! Ale tak. To chyba na razie na tyle. I tak, do zobaczenia, moi drodzy, w tym przepięknym więzieniu. Coś następnego, bo znaczy. A jestem z Lachy, więc godzina, co nie? Ale może w seja, jak będzie z tego. To coś postaram się wymyślić, ale tym razem to kończymy. Na razie, do zobaczenia następnym razem. Yo. A, i stój, Lucky. Tam wejdź sobie w linka na dół. Znaczy wejdź w niego i daj mi jakby przez ten link 15 setnych centa, co nie? Wejdź w niego. Ten link. Wejdź w ten link. Będzie fajnie. Jak wejdziesz w niego, bo mogę mieć mikrofon nowy na przykład. Albo wam grę dać. Ja i zostaw lajka, subskrypcję i tym dalej. Do zobaczenia. Się. Jema. Na razie. Yeah.